Cześć, Mateusz Popow, firma Wrapster. Witam Cię w kolejnym vlogu na temat jak zacząć przygodę z wrappingiem. W dzisiejszym odcinku nauczę Cię jak samodzielnie okleić maskę w swoim aucie. Do dzieła! Przedstawiam Wam naszego szkoleniowego Ferdynanda. To na nim będę dzisiaj pokazywał Wam jak okleić samodzielnie maskę. Będziemy działali na folii 3M 1080 w magicznym czarnym macie. Na początek. Jakich narzędzi będziemy używali? Na pewno będą to rakle, miękka, twarda, z filcami na mokro. Do tego rękawiczka, wrap glove, oczywiście magnesy, mikrofibra, snitty do odcinania folii, nożyk olfy, 30 stopni ostrze. Dodatkowo taśma maskująca do zabezpieczenia elementów obok maski. Na pewno surface cleaner do przygotowania powierzchni. Woda z Johnsonem do poślizgu dla rakli i na przykład coś tak jak palnik albo opalarka do podgrzania folii. Pytaliście mnie ostatnio, gdzie nabyć jakieś narzędzia, folie. Nie polecam Allegro, raczej znajdźcie jakiegoś dystrybutora. My od paru ładnych lat współpracujemy z Tomkiem Zachariaszem. folia-samochodowa.pl, podepnę Wam na dole w linku, w opisie. Także no najlepiej od jakiegoś sprawdzonego dystrybutora, żeby ktoś Wam nie wcisnął jakiejś taniej chińskiej folii. Ja się zabieram za przygotowanie maski i zapraszam do oglądania. Okay. Mamy już bryt folii, element jest przygotowany, patrzymy czy wszędzie nam zachodzi za krawędzie. Pierwsze co musimy zrobić to odciąć nadmiary wszystkie, tak żeby nam zostało po 10 cm zapasu z każdej strony. Wyznaczamy sobie krawędzie elementu. Spady możemy wykorzystać na przykład na lusterka, klamki, tak żeby nie marnować materiału. Ok, następną czynnością jest wyczyszczenie jeszcze maski ściereczką bezpyłową. I teraz technika, którą podpatrzyłem parę ładnych lat temu od Justina Pate'a.
Technika nazywa się Cowboy Technique, czyli musimy zarzucić cały bryt folii, ściągamy cały liner od razu i będziemy pracowali całym brytem folii na elemencie. Jak to zrobić? Tak jak na przykład nie mamy drugiej osoby. Wystarczy odkleić narożnik, liner wrzucamy pod spód, przyklejamy folię na narożnik. Rękawiczka się przyda. I po prostu staramy się cały liner spod spodu wyciągnąć. Magnesy się już nam nie przydadzą. Oczywiście uważamy, żeby nie załamać folii, żeby nie musieć jej wygrzewać od nowa. Pamiętajcie, że liner jest dosyć śliski, więc wszystko najlepiej pod samochód, żeby się nie wygrzmocić gdzieś przy aucie. Sprawdzamy, czy folia nam przykrywa wszędzie element. Okay. Na tą chwilę nie wygląda to najlepiej, ale po kolei. Technika polega na tym, że musimy naciągnąć folię do każdego narożnika, dzięki czemu nam się wszędzie rozprostuje i będziemy mogli sobie spokojnie wyraklować. Także każdy narożnik blokujemy sobie środek. Okay. I naciągamy folię do każdego narożnika. Łapiemy na narożnikach. Dzięki temu folia nam się rozprostuje ładnie na elemencie. I będziemy mogli spokojnie sobie wyraklować. Bierzemy raklę i wyraklowujemy cały środek. Fokus w tym miejscu ma takie dosyć wredne przetłoczenie. Także dojeżdżamy do przetłoczenia i na razie zostawiamy. Druga strona. Raklujemy pod kątem 45 stopni zawsze. I nie robimy mijanek. Jest dosyć ważne, żeby powietrza nie zostawiać. Okay. Na masę zawsze zbiera nam się w narożniku najwięcej materiału. Cała sztuka polega na tym, żeby ten materiał rozciągnąć na boki, więc po prostu wyraklowujemy w przeciwnym kierunku. Raz z jednej, raz z drugiej strony.
Tak, żeby spokojnie materiał nam się rozszedł. Jedną w drugą. Jak widzicie, nie trzeba używać opalarki. Wystarczy dobrze pracować materiałem. Oczywiście są miejsca, gdzie będziemy musieli jej użyć, natomiast nie nadużywamy jej. Ok. Kolejnym krokiem będzie zrobienie przetłoczeń. Zrobimy je na raz. Ważne jest, żeby zostawić sobie ujście powietrza z której strony, bo w przeciwnym wypadku nam się może powietrze zblokować. Będziemy musieli je i tak podrywać folię i wypuszczać. Najprościej jest wziąć kawałek linera, zwinąć sobie w rurkę i umieszczamy tu, gdzie jest przetłoczenie. Następnie całe przetłoczenie musimy podgrzać. I na raz wtłoczyć. Ok. Wyraklowujemy płaską powierzchnię. I to, co nam tutaj jeszcze zostało. Następnie wyciągamy. Liner. Wracamy folią. Wykańczamy przetłoczenie do końca. I tym sposobem przeszliśmy przetłoczenie. Możemy jechać dalej. Ale najpierw druga strona. Powtarzamy całą procedurę. Jak podgrzejemy, tak 2 sekundy poczekajmy, niech ona troszkę ochłonie i na raz wtłaczamy całe przetłoczenie. Hop. Wyraklowujemy płaskie powierzchnie. Folia ma mikrokanaliki, aczkolwiek lepiej jest nie robić sobie problemów gdzieś na dużych powierzchniach. Wracamy folią. Dokończamy przetłoczenie. Okay. I jesteśmy dalej.
Następnie rakujemy pozostałą część folii. Tu mamy dużo nadmiaru, także będziemy się starali rozkładać na boki oczywiście. Jak to robimy? Ciągniemy w przeciwnym kierunku i rakujemy. Tak, żeby zabrać nadmiar materiału z narożnika. Możemy folię trochę poluzować. Folia jest repozycjonowalna, więc jeżeli coś potrzebujemy poprawić, to poprawiamy. Folię delikatnie prostujemy, nie naciągamy jej na maksa, bo mogą nam się zrobić odbarwienia, mogą nam się pojawić linie adhezyjne, o których w ogóle ktoś wspomniał ostatnio w komentarzu. Także to jest od nadmiernego naciągania folii. Zwłaszcza widać to w czarnym macie. Niestety nie jest to łatwa folia do aplikacji, zwłaszcza przy przetłoczeniach. Ok, i druga strona. Kolejną techniką jest technika trójkątów, czyli triangle technique tak zwana. Jeżeli tu nam się robią nadmiary, to wystarczy delikatnie folię rozciągnąć w tych kierunkach, tak jak to teraz pokażę. Co dzięki temu zyskujemy? Ano, zyskujemy płaską powierzchnię, gotową do wyraklowania. Jeżeli folia nam pręży gdzieś, tak dosyć mocno, zawsze możemy wykonać sobie takie jakby cięcie zwalniające naprężenie. Jeśli się nauczycie tego stosować, to potem będziecie robili to w każdym narożniku, w każdym miejscu, gdzie folia będzie Wam mocno ciągnąć. W tym momencie ja mam gotowy element do wykończenia narożnika. Folia mi nigdzie nie pręży. Dzięki temu też możemy zrobić więcej elementu bez używania opalarek, bez używania palników, także polecam. Okay. Łatwiejsza część za nami. Zostało nam wykończenie krawędzi narożników. I teraz tak, zasada jest bardzo prosta. Najpierw wykańczamy wszystkie narożniki, a na końcu krawędzie.
Na koniec całą maskę wygrzewamy, żeby sprawdzić, czy nie ma gdzieś jeszcze powietrza. Jeżeli jest, tak jak tutaj na przykład, wystarczy rękawiczką docisnąć. Sprawdzamy też tak, dzięki temu tu jakiś mijanek nie zrobiliśmy. Pozostało nam przetrzeć element, zdjąć taśmy maskujące i gotowe. Na koniec jeszcze tylko otwory na spryskiwacze i maska jest zamknięta. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał Ci się podobał. Jeżeli tak, to łapa w górę, udostępnij ten materiał swoim znajomym. A Ciebie serdecznie zapraszam na naszego facebookowego fanpage'a Wrapster Polska, na naszego fanpage'a szkoleniowego Wrapster Academy, na naszego Instagrama i do subskrybowania tego kanału. Wszystkie potrzebne linki znajdziesz na dole w opisie. Ja się z Tobą żegnam. Zapraszam za 2 tygodnie, gdzie omówimy zestaw podstawowych narzędzi do oklejania pojazdu. Hej! Nauczę Cię, jak samodzielnie przyciemnić szyby.